Michał Zebrowski nago na zdjęciu okazji Dnia Mężczyzny internetu szalal. W całym polskim showbiznesie nie znajdziemy wielu celebrytów równie otwartych na instagramowych fanów. Co Aleksandra Zebrowska? Gwiazda co róż to zachwyca, to budzi kontrowersję za sprawę kolejnego szczerego posta lub prowokacyjnego zdjęcia. Nie tak dawno spore poruszenie wywolało zdjęcie, na którym półnaga Zebrowska karmi piersia niemowlę, siedząc na muszli klozetowej. W internetowych szaleństwach influencerki często towarzyszy jej mas Michał Zebrowski. Ale na najnowszym zdjęciu niespodziewanie to on stał się źródłem kontrowersji. Pierwszy serialowy Geralt z Rivii postanowił z okazji Dnia Mężczyzny pokazać się światu w niemal całej okazałości. Internauci wpadli w istny szal. Świeto poświecone mężczyznom nie odbiło się w środowisku polskich celebrytów tak szerokim echem jak wcześniejszy Dzień Kobiet. Ale część z nich odnotowało to wydarzeniem w mediach społecznościowych. Nikt nie zrobił jednak takiej furory jak Aleksandra Zebrowska, która późnym wieczorem wrzuciła na swojego Instagrama sylwetkę ukochanego w szczególnie męskiej pozie. 50-letni aktor prezymuskul niczym grecki Heros odziany jedynie w przeciwsłoneczne okulary pilotki i zawieszony na szyi krzyzyk. Jeżeli zastanawialiście się, jakim cudem Zebrowski mógł wystąpić na Instagramie na gusienki jak w dniu narodzin, to już spieszymy z wyjaśnieniami. Przed publikacją celebrytka ocenzurowała sutki meza za pomocą ikonek kwiatów, jak zen subtelne nawiązanie do najpopularniejszego podarku z okazji Dnia Kobiet. Z kolei przyrodzenie Zebrowskiego przysłonila odpowiednio ustawionym kciukiem. Wyszło całkiem zgrabnie. Kowany post gwiazda dodatkowo opatrzyła krótkim hasłem równości, do którego doleczyła kolejne emotki kwiatków i hashtag Dzień Mężczyzn. Jako pierwszy skomentować zdjęcie postanowił sam Michał Zebrowski, który dosyć prowokacyjnie dodał, ostry cień mgle w nawiązaniu do kultowego rapowania prezydenta Andrzeja Dudy. Niedługo później pod postem zaroiło się od kolejnych odpowiedzi. Większość fanów była zwyczajnie zachwycona. Azartobliwa aprobata wykazali się też inni celebryci. Żona popularnego kompozytora napisała: Wow, mając tak długie palce, powinnaś zostać pianistka. Z taką oceną sytuacji nie zgodził się Jarosław Bieniuk, który odparł: Mały kciuczek wystarczy. Ma rację. Instagramowej obserwatorki Zebrowskiej się raczej nie zgodza, bo na zdjęciu zobaczyli dosyć interesujący cień padający na lewę do aktora.